gra Ekstraklasa, czas zapowiedzieć następną kolejkę Ekstraklasy, a jak zwykle tutaj jest znamienite grono ekspertów, grono także typerów, chociaż tutaj mamy jednego lidera. Bartek Leń, Kanal Plus Sport. Dzień dobry. Robert Podoliński, TVP Sport, a także król typowania Igor Lewczyk. Dzień dobry. Panowie, no to zerknijmy, jak to typowanko nam przed tygodniem wyszło. Zestaw wyników 23 kolejki Ekstraklasy na początek, żebyśmy sobie... 24. Zerkniemy, jak to dokładnie wyglądało. Stal Mielec 1-1 z Jagiellonią Białystok, Pogoń Szczecin, Radomiak 4-0, Termalika Warta 1-0, Zagłębie Lubin, Piast Gliwice 0-0, Lechia Gdańsk, Wisła Kraków 1-1, Wisła Płock, Górnik Łęczna 3-1, Górnik Zabrze 3-0 pokonał Krakowie, Lech Poznań uległ 0-1 Rakowowi, no i na koniec Legia Warszawa wygrała 1-0 ze Śląskiem Wrocław. Jak wygląda aktualnie tabela naszej Ekstraklasy? Liderem Pogoń Szczecin 49 punktów, Raków 48, podobnie jak Lech Poznań, na czwartym miejscu Lechia, piąty Radom jak Radom. No a w strefie spadkowej aktualnie Górnik Łęczna, Wisła Kraków, a także Brukbet Termalika. No i co wydarzy się w 25 kolejce, a więc zestaw par. Termalika, Zagłębie Lubin, Górnik Łęczna, Legia Warszawa, więc dwa bardzo istotne spotkania, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie. Te mecze już dzisiaj. W sobotę Warta, Górnik Zabrze, Piast Gliwice, Lechia Gdańsk, Krakowia, Pogoń Szczecin. W niedzielę Jagiellonia, Białystok, Wisła Płock, Śląsk Wrocław, Radom jak Radom, Wisła Kraków, Raków, Lech Poznań, i na zakończenie w poniedziałek lider Raków, przepraszam, wicelider Raków Częstochowa kontra Stal Mielec. Ale panowie, na początek chciałem taki off-topic, bo już w poniedziałek Czesław Michniewicz oficjalnie wyśle powołania do klubów z Ekstraklasy. Poprosiłem was o wytypowanie, a nawet nie wytypowanie, tylko po prostu o wyselekcjonowanie zawodników, których wy sami byście powołali na miejscu Czesława Michniewicza. No to po kolei pan Bartek. To ja trzech takich znalazłem. Patryk Kun w pierwszej kolejności, bo nie ma drugiego takiego polskiego wahadłowego, który znałby tę pozycję tak dobrze jak Patryk Kun. Nie wiem, jak Czesław Michniewicz chce zagrać, ale jeśli chce zagrać na trzech środkowych obrońców, to Patryk Kun wydaje mi się, że poradziłby sobie w tej kadrze. Przynajmniej chciałbym go zobaczyć w jakimś tam wymiarze minutowym. Mati Cash jest chyba pierwszym wyborem na prawej obronie, a jeśli gramy wahadełkiem, no to Patryk Kun byłby takim, powiedzmy, backupem dla niego. To jest, no i taka nagroda chyba za całokształt, za to, że u trenera Papszuna trzyma cały czas tę prawą stronę, dobrze mówię? Boże, już pomyliłem. Lewą, nie przejmuj się. Lewą. Lewą stronę, tak. Tyle biega, że na lewej i na prawej. Też masz w samochodzie z żoną skręć w prawo, no mówiłam ci w prawo. Nie, mój syn mówi cały czas, tata, jedź lewym pasem, bo on jest szybszy, a ja specjalnie jadę prawym. Jakoś to tak, drugie prawo jest. Jadę cały czas tym prawym i mi się wszystko pomyliło. To jeszcze raz, Patryk Kun jako lewy wahadłowy. Powiedzmy, że zasłużył sobie, a na prawej stronie w Rakowie jest cały czas rotacja, także to pokazuje, jaką pozycję ma Patryk Kun. Damian Dąbrowski, bo uważam, że ma super sezon i jest strasznie równy, powtarzalny w swojej grze. Bartosz Salamon, bo no, umie rozegrać na połowę przeciwnika, fajny przerzut zrobić, dobrze się czuje, jest takim liderem Lecha. Jak go zabrakło w meczu z Krakowią, to wiemy, jak to się skończyło. Nie było go też w tej akcji bramkowej, którą Raków zdecydowała o tym, że Raków wygrał w Poznaniu, bo Bartek był gdzieś tam dalej, nie wrócił na czas. I do tego nawiązywał trener Maciej Skorża, także ja takie trzy typy daję. Jeszcze raz, Patryk, lewa strona. No, to ułatwi bardzo grę Patrykowi też. Myślę, że jeżeli chodzi o Czesława Michniewicza, to on akurat te nazwiska na pewno rozważa. Co ciekawe, też wiem, że rozważa Patryka Kuna, chociaż no, pytanie, jak to będzie teraz wyglądało, kiedy powołał jednak trzech zawodników na lewe wahadło z zagranicy, a więc Rybusa, Rece, a także Tymka Puchacza. No ale może Patryk nadal może liczyć na powołanie, jak to, Robert, wygląda u ciebie? Ja zacznę może od tego, że znając trenera Michniewicza, i reprezentacja Czech, i reprezentacja Szwecji, ja bym rozpatrywał to dwutorowo. Te dwa zespoły grają inaczej, w różnych ustawieniach. Szwedzi przyzwyczaili do 4-4-2, 4-1-4-1. To będzie zespół troszkę inaczej grający. Co do naszych południowych sąsiadów, to jest zespół, który kombinuje. Więc ja myślę, że tutaj trener Michniewicz ma dwutorowo przygotowaną i jedenastkę, i ten moment selekcyjny, bo to będzie niesamowicie ważne. Te nazwiska przechodzimy, tak? Jakich ty ładnych terminów używasz? Bo ja po studiach jestem. Wyszukamy. Dwutorowo zapiszę. Za też.
A ty na czym? Ja dzisiaj w Łęcznej powiem o tym. Słuchajcie, no to Dąbrowski, zgadzam się z Bartkiem. Przed kontuzją świetna forma, po kontuzji się podnieść, panowie. Wrócić i być liderem, decydować o tym, że dźwigasz na swoich barkach odpowiedzialność za walkę o mistrzostwo. Damian to robi i robi to świetnie. Kogo? Szysz. To jest nazwisko. Tu masz. Mam swoje. A, Wietes, no bo Legia TV, no to Mateusza bym wypisał. Wiecie co, ja mam wrażenie, że od ustabilizowania formy stoperów warszawskiej drużyny, to nie jest futbol na tak, to nie jest futbol ofensywny, a to jest w końcu jakiś futbol, który daje spokój minimalny, chociażby pod bramką bramkarza, o którym tyle dobrego mówił Adam. Także Mateusz, nawet za to, że wiemy, na jakim poziomie ten stoper może grać za chwilę. Bo uważam, że to jest piłkarz, który w Górniku oczarował mnie innymi elementami, niż pokazuje w tej chwili. Teraz to jest, uważam, obrońca lepiej broniący, lepiej ustawiający się, dobrze biegający. W Górniku mi imponował sposobem wyprowadzenia piłki. I stałymi fragmentami gry, bo a to jest niesamowicie groźny atut, nawet w tym podejściu do futbolu trenera Michniewicza. O Damianie mówię. Bartosz Nowak. Ja Bartosza Nowaka podkreślam, dla mnie to jest, może nie wiem, czy pan Bartosz Nowak, sposób w jaki zachowuje się na boisku, ile dodaje swojemu zespołowi, to jest absolutnie coś ekstra. Nie wiem jak bez Podolskiego, natomiast uważam, że bez Bartka Górnik straciłby bardzo dużo. Kamiński, Kuba, no co tutaj, koniec chyba, to tyle. No zastanawiam się, słuchaj, Bartek, Patryk, czy ty zapomniałeś o Kubie Kamińskim, czy po prostu go nie widzisz? Z takiej odległości, bo mrużysz oczy. Nie, ja widzę, że trener Stolarczyk bardzo podnosi Kubę Kamińskiego i wziął go do siebie, także bardziej na to tak patrzy. Ale często nie, też wiecie, były co, takie ale powołania, wiem, czy miałby że grać u zgadzam, się, wiesz? Zgadzam się z Bartkiem, że dużo zależy od ustawienia. Patryk Kun jest to nazwisko, które możemy rozpatrywać, natomiast mam wrażenie, że Kuby troszkę nie dostrzegamy w tym aspekcie, że on wcale nie tak źle broni. Na pozycji wahadłowego to jest piłkarz mający bardzo dobrą wydolność. To nie jest ktoś, kto ma problem z powrotem na własną połowę. To jest piłkarz odpowiedzialny, świetnie rozwijający się. Ma argumenty, których mam wrażenie na tych wahadłach czasem nam brakuje, czyli troszkę kreatywności, troszkę szaleństwa, doskonałą grę jeden na jednego. I to w każdym ustawieniu taki piłkarz musi się obronić. Co do Szysza, tak jak mówimy, że Damian Dąbrowski dźwiga na swoich barkach tę odpowiedzialność, to uważam, że na barkach Szysza spoczywa odpowiedzialność zdecydowanie większa. Ma wokół siebie dużą grupę młodych piłkarzy, a to jest facet, którego ja już rozpatruję w kontekście największych polskich klubów, czy też przez wyjazd zagraniczny. Mieliśmy takiego napastnika z Zagłębia, którego Zagłębie sprzedało, prawda? Mówimy o... Patryk Mraz. Pomidor, nie łamiemy nosów na wizji. Wiemy o kim mowa, o Biał. Bartek Białek. Bartek Białek. To mi Szysz podobał się zdecydowanie bardziej. Co ważne u trenera Michniewicza. A na jakiej pozycji? Właśnie. I tutaj mówię o trenerze Michniewicza jako kimś, kto lubi kombinować. Dla mnie to jest zawodnik, który może zagrać jako skrzydłowy, razy dwa, jako gracz w ustawieniu 3-4-3 za plecami napastnika, do tego jako silna, szybka dziewiątka. Ten facet ma bardzo dużo argumentów. Myślę, że też na tle Zagłębia Lubin jeszcze tego nie widać, ale rękę sobie daje uciąć. Nie wiem, czy chodziłbym bez ręki, że Patryk Szysz w tej chwili wstawiony do drużyny Lecha, czy do drużyny Pogoni, czy do drużyny Rakowa, dawałby zdecydowanie więcej niż daje w tej chwili. I to tyle. Ja tylko się zgodzę, że a propos Kuna i a propos Nowaka, tylko że te pozycje są tak na tyle obstawione, że tutaj wątpię, czy trener Michniewicz może powołać. Natomiast jeżeli chodzi o tą motorykę właśnie Patryka Kuna, to trener Michniewicz na to zwraca uwagę. A propos, a gdzie moja lista? No już będą. Dobra. Musieliśmy cię podpisać, dobrze, bo może nie każdy cię zna. Może nie widać. Dobrze, a ja tak zrobiłem taką niespodziankę. Ben Lederman, zawodnik, który bardzo mi się podoba. Bardziej na naukę, na przedstawienie się szerszej publiczności, bo to jest gracz, który łączy, jest on 21 lat. Który nie boi się piłki. Do młodzieżówki też. Tak, który nie boi się piłki, który lubi grać do przodu i właśnie w Rakowie, jeżeli chodzi o ten element, się bardzo sprawdza i z takim, jak sobie, że mózgiem, bo to za duże słowo, ale zawodnikiem, który ciągnie grę. Mhm. A o Grosiku zapomniałem. Ja też, szczerze. Ale wiecie co, ja go to traktuję, tak naturalne, jako, że traktuję go jako reprezentanta, kogoś, który jest w dobrej formie, absolutnie jest rozpatrywany. Tu raczej mamy nazwiska nieoczywiste. Jeszcze dałem właśnie Kubę Kamińskiego, który jest takim szefem, jeżeli chodzi o te skrzydło, zawodnik, który, jeżeli chodzi o grę jeden na jeden, to jest kapitalny.
szybkość, ta akcja chyba z Rakowem, co skręcił, chyba skręcił. Ograł Niewolisa i oddał strzał, tak jest. Ograł. No kapitalnie szkoda, że to nie zakończyło się bramką, ale takiego zawodnika myślę, że trener Michniewicz chciałby jak najbardziej, robiącego różnicę na boku. A co do Grosika, bo panowie, często on jest różnie odbierany, że przyjedzie na kadrę do atmosfery i tak dalej, i tak dalej. No to jak sobie zerkniemy na portal Ekstrastats i wejdziemy w taką rubrykę 100% sytuacji stworzonych przez danych zawodników, to tam na pierwszym miejscu jest nie Josue, który ma 14 takich stworzonych, wykreowanych sytuacji, tylko właśnie Kamil Grosicki. 14 takich sytuacji ma Josue, 15 stworzonych sytuacji 100% przez Kamila Grosickiego, który, pamiętajmy, nie w każdym meczu grał w pierwszym składzie, nie w każdym meczu w ogóle występował. Żeby myślę, tak, dużo, dużo pokazuje, jeżeli chodzi o Grosika. Żeby nie być gołosłownym, to kluczowe podania celne, numer jeden w zestawieniu Pogoni Szczecin, wykreowane sytuacje po Kucharczyku, Michale, razem z nim na bardzo podobnym poziomie. Strzały na bramkę za Sebastianem Kowalczykiem, też nieźle. Także w każdym zestawieniu Grosik tym ofensywnym funkcjonuje. No, ja myślę, że ja idę tym tropem tak jak Igor. Nam trzeba piłkarzy w ofensywie bardzo kreatywnych. Kogoś, kto będzie w stanie grą jeden na jeden stworzyć troszkę dobrego dla reprezentacji Polski. I tutaj kontekst Kuby Kamińskiego, kontekst Kamila Grosickiego, który dla mnie jedyny znak zapytania w kontekście Grosika do kadry, to było przygotowanie motoryczne. Teraz doszedł i to jest absolutnie, jeśli chodzi o umiejętności, przydatność dla kadry. A wbrew pozorom ta atmosfera w kontekście najważniejszego meczu, jasne, meczu kluczowego, będzie niesamowicie ważna. To będzie musiał być jeden organizm, funkcjonować dobrze. A jeśli taki facet ma pomóc, to pomaga nie tylko tam, przy kawie, ale Grosik pokazuje, że na boisku jest niesamowicie istotny. Jeżeli chodzi... wszystkie światy łączy, nie? Bo tak, jest fajnym kumplem, ma dużo jakości i jeszcze jest bardzo wpływowy. Bo Kamil zawsze bazował na tej szybkości, na tym odejściu. Teraz, jak troszeczkę ma więcej lat, próbuje, widać po nim, że nie tylko na szybkość, ale jednak te dogranie, jednak te zacięcie do środka, dribbling też na wysokim poziomie, to też jest właśnie ważne, że nie tylko szybkość, której już troszeczkę ma mniej, ale mimo wszystko ta wzrosła ta inteligencja boiskowa. Ja to w Miecu widziałem, jak Pogoń siedziała na stali całą drugą połowę i no, Michał Kucharczyk woli grę w szybkim ataku, a Grosik się odnajdzie tu i tam. I on napędzał tę lewą stronę cały czas. Widać było, że w tym ataku pozycyjnym jest nieustępliwy, cały czas na karuzelę rzuca chłopaków i dostarcza fajne piłki w szesnastkę. Także to, co mówisz, no, on jest bardzo takim przekrojowym zawodnikiem. Panowie, za nami 5 spotkań w 2022 roku w Ekstraklasie, także już możemy pewne wnioski wyciągać i przygotowaliśmy taką tabelę za 2022 rok. Tutaj liderem Raków Częstochowa. W tych 5 spotkaniach 13 punktów, tylko jeden stracony gol. Pogoń Szczecin jest wiceliderem z 12 oczkami. 10 punktów ma Legia Warszawa, a także walcząca o utrzymanie Termalika, która naprawdę bardzo dobrze wygląda. Też wkrótce połączymy się z Rafałem Wisłockim. Myślę, że więcej o tym zespole porozmawiamy. Górnik Zabrze, a także walcząca o utrzymanie Warta Poznań. Jeżeli chodzi o najgorsze zespoły, no to w tej stawce mamy zespoły, które mają po 4 punkty i tutaj jest to Stal Mielec, Wisła Płock, Radomiak Radom, a także po 2 oczka Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Zerknijmy też, że dopiero 8 miejsce i 7 punktów Lecha Poznań. Jakie wy wnioski wyciągacie z tej tabeli i z początku tego roku? Każdy chwali Lecha Poznania, faktycznie te po tych 5 spotkaniach 7 punktów. Troszkę nikt się tego nie spodziewał. 6 punktów więcej Maraków, który gonił, tak? A każdy krytykuje, czy większość krytykuje Legię Warszawa, a tutaj widzimy, że na trzeciej pozycji, więc jest różnica diametralna. I Raków Częstochowa, który jeżeli przez 5 spotkań traci się jedną bramkę, to trzeba to docenić, nie tylko grę obrony, ale również całej organizacji, całego zespołu i pomysł trenera. I po pierwszym spotkaniu pamiętam, jak Śląsk Wrocław grał z Lechią Gdańsk, to było widać. I tak sobie myślałem, czy faktycznie to się przełoży na następne mecze, ale coś mi no nie pasowało i faktycznie 2 punkty przez 5 spotkań. Żadnego zawodnika chyba nie można wyróżnić tak na dobrą sprawę. Jakiś wkradł się marazm, wiadomo, teraz zmiana trenera, więc to na pewno na minus. Tak samo Wiśle Kraków, zmiana trenera, też coś okej. Ostatni punkt, też niezła gra, ale te dwa zespoły odstają. No na Raków chyba zwróciłbym uwagę, bo tak jak sobie
te wszystkie mecze w głowie przemiele, które Raków do tej pory zagrał, to gdybym chciał wygrać z Rakowem, to dzwoniłbym do Jana Urbana, bo Górnik Zabrze był najbardziej konkurencyjny z tych wszystkich meczów wobec Rakowa. Z taką największą śmiałością tworzył sobie sytuację z no, świetnie broniącą i taką wyuczoną drużyną Marka Papszura. Natomiast cała reszta gdzieś tam musiała ustępować. No i taktycznie, i bramkowo, i jakościowo, i organizacyjnie Rakowowi. Także no, dużo trzeba naprawdę mieć pomysłu i takiego, powiedziałbym, boiskowego cwaniactwa, żeby gdzieś tam tego Marka Papszuna przechytrzyć. I tutaj człowiek, na którego ja zwróciłem największą uwagę, to jest trener Jan Urban, który w przerwie głośno apelował, że może być nieciekawie. Natomiast z dobytkiem inwentarza wziął to, co miał. No i jeśli ktoś powie, że Górnik ogląda się słabo, to na to, co ma trener Urban do dyspozycji, to jest naprawdę zadziwiająco fajnie i zadziwiająco dobrze. Co do zespołów na końcu tabeli, mam wrażenie, że niska pozycja Radomiaka związana jest przede wszystkim z rywalami, z którymi się Radomiak też spotykał. Pamiętajmy, że tutaj w tych 5 kolejkach no ten terminarz ma znaczenie. To nie jest kontekst całej ligi. Niektórzy grali z tymi, którzy już są najedzeni. A to jest niesamowicie ważne. Takie mecze z różnymi środka tabeli, które są pewne siebie. Chwaliliśmy Lechię Gdańsk. No nie za bardzo to ostatnio. Nie za bardzo to ostatnio hula. Chwaliliśmy Wisłę Płock. No też ciężary momentami się zdarzały. Chwaliliśmy Stal Mielec. Choć ten ostatni mecz Wisły Płock. Daj Boże. Tak. Ale wiecie co? Przeciwnik zresztą to też omówimy. Mówimy o przeciwniku. Śląsk to jest chyba ten klub, na którym warto się pochylić. Nieobecność już... Najbardziej przygnębiony. Już Jacka Magiery. I to jest taki Śląsk, który przygotowując się do meczu z Legią, po którym Bartek dzielił moje wrażenie, że pękły nam oczy. Do tej pory jest z tym kłopot. Słabe spotkanie generalnie, bezcelnego strzału, a Śląsk grał w tym sezonie mecze, w których oddawał po 20 strzałów na bramkę, przy 9 celnych, więc... Nawet chwilę wcześniej jest z Zagłębiem Lubin. I to był mecz, w którym Śląsk był dominujący. 19 strzałów, 7 chyba celnych, więc ten Śląsk jest jakiś, ale jest na razie nieokreślony, bardzo nierówny. Widzimy, że wysoko mamy przede wszystkim zespoły, które ustabilizowały swoją formę. No i to tabela nie kłamie, no, liczb nie oszukamy niestety. Mi się przypomniało, bo Robert mówił, że Jan Urban ma wąską ławkę. Ostatnio dziennikarze niemieccy pisali, że Bayern Monachium to jest 14+, czyli 14 takich, powiedziałbym, Wodzirei i reszta dokłada, to Jan Urban ma 11+, nie, może 12+. No nie ma na pewno 500+. Jak spojrzymy na to, a kto ma dzisiaj? No właśnie. I jeszcze warto wiedzieć, co powiedzieć o Warcie Poznań. 8 punktów, ostatni mecz, gdzie mogło być 11, bo nie strzelony karny. Naprawdę fajna robota trenera. Panowie, no to przechodzimy powolutku do konkretnych spotkań i myślę, że dzisiejszy mecz, tak jak już wspominaliśmy, widząc zestawienie tej 25. kolejki, dzisiejsze mecze będą bardzo istotne, bo to mecze, które mogą decydować w dużej mierze o utrzymaniu. Termalika Zagłębia, a także Górnik Łęczna Legia Warszawa. Zaczniemy sobie od Termaliki i Zagłębia. Termalika, która tak jak widzieliśmy w tej tabeli, no jest na pewno na bardzo dobrych torach, 10 punktów. Radosław Latal, który myślę, bardzo mądrze ten zespół poukładał, bo tam chodzi po prostu o zdobywanie punktów i on te punkty zdobywa takim bardzo pragmatycznym stylem. Tak, średnia 2 punkty na mecz, tak zaczęła Termalika ten rok i się tego trzyma. Myślę, że dzisiaj nie jest na straconej pozycji w meczu z Zagłębiem Lubin. Doszedł ten, nie wiem, nowy Pekhart. Ktoś, kto będzie imitował Pekharta, bo oni są bardzo podobni. Ten sam wzrost, prawie ten sam wiek. Nie no, że czeska produkcja. Był trochę lepszy. Tak, jakby a zaczął dobrze, bo w debiucie gol, prawda, z ławki. Plus Meszanowicz, który swoje dokłada w tym sezonie. Piotr Wlazło mówił po ostatnim meczu, że był troszkę wyłączony z gry, ale no, dzisiaj pewnie dojdzie do głosu nie raz i nie dwa. I ten Radosław Latal, widzę, że tak no, coraz lepiej sobie tą kompozycję drużyny układa. I tam są widoki na punktowanie. Tam są widoki na punktowanie, plus ten Pawluczenko w bramce, który też jak trzeba, to pomoże temu zespołowi. Natomiast Zagłębie jest takie niewyraźne jak dla mnie cały czas, z przebłyskami Łakomego, z rajdami Szysza, ale nie wiem, czy to jest zespół, który dzisiaj będzie w stanie wygrać. Ja myślę troszkę inaczej dzisiaj, bo Termalika jest rzeczywiście, momenty miała bardzo fajne. Natomiast dzisiaj to będzie mecz, w którym myślę, że Zagłębie będzie miało nieco łatwiej. Zagłębie będzie mogło użyć tych swoich argumentów do gry do przodu. Termalika, tak jak Bartek zauważył, jest pragmatyczna. Niewiele strzela, ale wyciska z tych strzałów bardzo dużo. Nie wiem, czy nie najlepsze wrażenie Termalika na mnie zrobiła w meczu z Legią, kiedy przez pierwszą połowę no, bawiła się w dobry futbol. No, siedziała na Legii jak nie widziałem kogoś tak dominującego drużynę warszawską. I to była taka Termalika, która mnie zaimponowała. Natomiast rzeczywiście Termalice potrzebny jest pragmatyzm. Mam wrażenie, że jednak to Zagłębie będzie rosło. Zagłębie gra zdecydowanie lepiej niż punktuje.
to Zagłębie ogląda się naprawdę nieźle, ma swoje argumenty ofensywne, nieźle wygląda, coraz lepiej wygląda z tyłu. Mam wrażenie, że to Zagłębie okrzepło i będzie szło do przodu. I nie wiem, czy dzisiaj nie będzie takie spotkanie, w którym to Zagłębie pokaże, że idzie w dobrą stronę. Ale myślisz, że Zagłębie będzie Stokowca trenera, Zagłębie Stokowca będzie rozgrywało piłkę, prawda? A ja właśnie dzisiaj myślę, że będzie to taki mecz, gdzie Zagłębie troszkę zostawi miejsca. Okej, okay, bo ja mam wrażenie właśnie, że trener Later będzie się nastawiał na te kontry, na odbiór, na pójście jeden na jeden w pressingu. A zobacz, jak było z Legią. Jeśli szukać gdzieś, to przeciwko młodej drużynie Zagłębia. Mam wrażenie, że dzisiaj będzie scenariusz warszawski, będzie scenariusz legijny. Jeśli zastraszyć zespół, który jest niepewny, młody, to znając trenera Latala, on będzie chciał te śrubeczki dokręcić. Ruszył na Legię, która była bardzo niepewna. Zagłębie, jeśli mówimy, że nie jest konkretnie, nie jest jeszcze ustabilizowane, to jeśli siada na Zagłębie... Zgodzę się, że właśnie przy rozgrywaniu... I myślę, że to będzie dla Zagłębia bardzo wygodne. Przy rozgrywaniu właśnie od tyłu Zagłębie będzie to stosowało i wtedy tak, dojście agresywny pressing i stwarzanie sytuacji, bo przy tym rozgrywaniu Termaliki, no wiadomo, nie są na straconej pozycji, ale chyba w tym elemencie... W tym elemencie nie są najlepsi. W takim meczu to za kim? Trzy punkty Termaliki, to jest pewne. A, no faktycznie. Dwóm ludziom się podlizał, dobry jest, co? Panowie, no to miał się komu podlizywać, dlatego że z nami jest Rafał Wisłocki i temu wszystkiemu już się przysłuchiwał. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Wy czujecie, że to jest tak naprawdę może nawet najistotniejszy, najważniejszy dla was tydzień, no bo macie rywala walczącego też o utrzymanie, więc Zagłębie Lubin i ten zaległy kluczowy mecz z Legią Warszawa. Tak, podchodzimy do tego w ten sposób właśnie, że każdy z tych meczów, które te dwa za nami, te kilka kolejnych przed nami, że to takie dla nas finały, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, jeżeli chodzi o naszą sytuację w tabeli, bo musimy pracować nad tym, żeby tak naprawdę punktować w bezpośredniej rywalizacji właśnie z zespołami, które też taki jak cel, jak my sobie stawiają, czyli utrzymanie w ekstraklasie. Te ruchy transferowe, powiedziałbym, ostatnio naprawdę wam się sprawdzają, no chociażby gol Poznara. Natomiast widziałem kolejny transfer, zawodnik bez klubu, a więc Roland Varga, którego możemy kojarzyć chociażby z reprezentacji Węgier. Na Węgrzech miał naprawdę bardzo dobre statystyki jeszcze w poprzednim sezonie. Teraz trochę nieudana przygoda w Emiratach. Na jakim etapie przygotowania do sezonu jest i czy jest gotowy, żeby na przykład, nie wiem, z ławki rezerwowych już w tym najbliższym meczu pomóc Termalice? Pracujemy nad tym, żeby Roland jak najszybciej był do dyspozycji trenera Latala. On już tutaj z nami kilka dni dobrych spędził, tak żebyśmy byli pewni tego, że będzie zawodnikiem, który wniesie na pewno piłkarską jakość olbrzymią. To, o czym wspomnieliście panowie. Jeżeli chodzi o ostatni klub, może nie było to tak udane, ale liczymy właśnie, że to europejskie powietrze będzie jakby dobrze wpływało na Rolanda i on tą jakość piłkarską, którą już tutaj na treningach pokazał, pokaże też na boiskach ekstraklasy i uczyni to bardzo szybko. Mam nadzieję, że to nie jedyny ruch transferowy, który jeszcze wykonamy. Pracujemy nad tym, więc jeszcze będziemy podejmowali pewne działania, które będą miały na celu jakby doprowadzenie do tego, że ta kadra dla trenera Latala będzie jeszcze taka bardziej optymalna, jeszcze większy komfort pracy będzie miał sztab trenerski. Ja mam pytanie, jak można być tak efektywnym jak Termalika? Jak to się trenuje? Znając trenera Latala, przykłada do tego wagę. Wy oddaliście 9 celnych strzałów na bramkę, z czego 5 zakończyło się bramkami i to jest duży zysk punktowy dla Termaliki, więc efektywność w tym zespole jest niesamowita. To świadczy o dużej koncentracji, przywiązujecie do tego dużą wagę, bo wiem, że trener Latal jest bardzo, bardzo dużym detalistą, szczegularzem. No właśnie, panie trenerze, to o czym pan wspomniał, tak chwilę wcześniej słyszałem. Ja myślę, że cały czas my jesteśmy przed tym naszym dobrym granie. Ja uważam, że z tych spotkań, które za nami, no jakby jeżeli chodzi o pewne elementy, które trener wdraża, to jeszcze nie wszystko zafunkcjonowało. Wierzę, że będziemy jeszcze lepiej właśnie działali, jeżeli chodzi o to, o czym była mowa, czyli te działania tuż po odzyskaniu piłki, że ta faza przejścia z obrony do ataku będzie jeszcze lepsza jakościowo. Ale to myślę, kluczem jest tutaj właśnie ta jakość działań. Na pewno to, że Tomasz Poznar tak naprawdę doszedł do jednej sytuacji i zdobył gola, to jest to, że pozyskaliśmy zawodnika, którego byliśmy pewni, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w obrębie pola karnego i wierzymy, że właśnie Tomasz będzie to pokazywał. Muris
on tak jak jesienią miał takie okresy, gdy czuł się dobrze, gdy czuł się pewnie, wtedy też strzelał. Tutaj początek rundy miał troszeczkę prachowy, bo złapał rotawirusa, co wyeliminowało go z pierwszego meczu. Jego organizm był nieco osłabiony, złapał właściwy rytm, jeżeli chodzi o to, co się działo w ostatnich tygodniach, bo już wiadomo, bardzo dobry mecz na Krakowi. Myślę, że też bardzo dobry ostatnio. I on się dobrze czuje już, tak? Więc wierzymy, że gdzieś we współpracy z Poznarem, z innymi zawodnikami, którzy tutaj tworzą naszą ofensywę, będzie skuteczny. A to na pewno jest element, do którego trener Lapal przywiązuje bardzo dużą wagę. Jestem praktycznie na wszystkich treningach, więc staram się gdzieś rozwijać też ten swoje trenerskie spojrzenie, więc widzę, jak wielką wagę do tego trener właśnie przywiązuje, żeby te działania finalizacji były skuteczne w każdym momencie treningu. A możemy się dzisiaj spodziewać Meszanowicza i Poznara w wyjściowej jedenastce? Już w treningu było to troszkę testowane, dało się to zauważyć? No, wiadomo, że Tomas jest po małym urazie, pracuje nad tym, żeby gdzieś być blisko. Na pewno dużo, jest w pełnych obciążeniach treningowych, więc jest rozważany jako opcja do pierwszej jednostki. Okej, dziękujemy bardzo za ten szybki raport. Życzymy powodzenia w kluczowym tygodniu. Jeszcze tylko jedno, moim zdaniem sweter czy bluza Jura Lewczuka wyraźnie pomarańczowa, a nie miedziowa. Nie chciałem tego mówić otwarcie, ale... To ja też nie będę zdradzał kuchni, co powiedział Igor, czemu taki kolor, ale powodzenia. Dzięki wielkie, pozdrawiamy. A jednak Igor, widzisz, mam na bluzę i dwie sympatie. Mamy pomarańcze. Dlatego ta faza to kolorach nie powinien. Lecimy do spotkania, na które zmierza tuż po naszym programie Bartek Gleń, bo będzie je komentował. Górnik Łęczna, Legia Warszawa. Legia Warszawa, która tak jak widzieliśmy, punktów zbiera sporo. Natomiast pytanie, czy te punkty zbiera Legia, czy Josue? No jak spojrzymy na te wszystkie mecze, które Legia ostatnio wygrywała, to były trzy mecze, tak, licząc wszystkie rozgrywki, to każdy przystemplowany Josue. Czyli i Górnik Łęczna przystemplowany Josue w Pucharze Polski, bo tam jest gol i asysta. Wisła Kraków, asysta i teraz to podanie do Pawła Wczołka przy okazji meczu ze Śląskiem Wrocław. Także bez Josue nie da rady, mówi o tym trener Wukowicz. Wprost, tak, że mamy gościa, który przerasta troszkę resztę i są takie momenty w meczu, że po prostu musimy na niego poczekać, uzbroić się w cierpliwość i po prostu spojrzeć w jego kierunku, gdzie on piłkę zagra, bo on widzi więcej, umie troszeczkę ten impas taktyczny tak przełamać taką swoją wirtuozerią. I ciekaw jestem dzisiaj bardzo tego meczu, bo wiadomo, że ta atencja będzie na Josue, a z drugiej strony no Bartek Śpiączka to jest człowiek, na którego warto zwrócić uwagę na to wszystko w Łęcznej. Jeden łokieć na Mateusza Wieteskę, drugi na Artura Jędrzejczyka. W ogóle w powietrzu w tym meczu moim zdaniem będzie dużo, bo Śpiączka się czuje świetnie w powietrzu, Wieteska też się czuje świetnie w powietrzu, więc niewykluczone, że Robert będzie tak jak w Warszawie w meczu ze Śląskiem, że piłeczka będzie troszkę wysoko zawieszona. Tak, poprzeczka. Czasami mnie sobie co, mamy powtórkę z meczu pucharowego, i w którym Górnik zagrał zadziwiająco słabo, jak na mnie. Bartek Śpiączka nakryty czapką. Tam nie trzeba było nic robić, bo po prostu serwis do niego był zablokowany. Janek Gol nie bardzo miał z kim w środku pograć w piłkę. A w tym dzisiaj nie zagra, za kartki. O tym właśnie mówię. Serrano będzie najpewniej. Tak jest. Wygląda to tak, że od Josue zależy bardzo dużo. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Obserwując Legię i Josue jeszcze, kiedy był Lukinias, kiedy tych gwiazd było troszkę więcej, nie było wyprzedaży. Mam wrażenie, że tam było troszeczkę walki o liderowanie. On chciał tą piłkę, ale gestykulował, był zniesmaczony. Teraz, jeśli ta sytuacja jest w Legii taka, że słuchajcie, nie idzie, potrzebujemy lidera, to on to bierze. On z nikim nie rywalizuje. Czy on schował swojego po prostu? Wiesz co, nie do końca. Ja nie wiem, czy on musi w tej chwili to eksponować, bo widzi, że jest najlepszy. Wcześniej był Lukinias, rozkładało się to troszeczkę. Był Emreli, wszyscy byli w dobrej formie. Ochy jechach, on wchodził, troszkę hamował grę Legii, dynamikę. Teraz czapka z głowy, bo to jest facet, który dźwiga odpowiedzialność. Trener Wukowicz się absolutnie nie myli. To jest wartość dodana do Legii. Mam wrażenie, że czy nie za bardzo, czy to nie jest zespół aż tak uzależniony, ale tu w Warszawie nikt nie marudzi, że mają takiego piłkarza. To jest piłkarz, najlepszy środkowy pomocnik w naszej w tej chwili ekstraklasie. Mam wrażenie, człowiek, który indywidualnie ma największy wpływ na obraz gry swojego zespołu. Ten obraz jeszcze nie jest idealny, bo dookoła niego jeszcze musi się coś tam wydarzyć. Nie działa, jeśli chodzi o Legię, co dzisiaj może być atutem Górnika Łęczna. Nie działa to, co dawało Legii punkty w sytuacjach kryzysowych, czyli Mladenowicz i serwis do środka pola w pole karne. To na razie wygląda bardzo
bardzo słabo, z tego elementu Legia nie korzysta, wszystko jest skupione na Jozue. Jeśli Legia dziś będzie jednowymiarowa, to Górnik będzie w stanie poświęcić coś w środku pola, żeby wyeliminować ten argument i naprawdę Górnik może dzisiaj być bardziej niebezpieczny niż w meczu pucharowym. No, wahadła chyba Górnika, dzisiaj Łęczna muszą zagrać. Niewykorzystane w pucharze kompletnie. Tak, myślę, że wróci do Golińskiego i do Krykuna dzisiaj trener Kiereś. Szybki atak, I Gąska na dziesiątce pewnie z Lokino. Nie wyglądał źle w pucharze. Bo ostatnio był na wahadle, a jego chyba miejsce jest za plecami napastnika. Chociaż jako rzeczywiście. W tym meczu z Wisłą Płock też pamiętajmy, w tym środku było dużo dziur. Nawet jak spojrzymy sobie na te dwa gole, no to ten rajd czy Szwocha, czy Wolskiego przez środek pola, no tam miał tej przestrzeni bardzo dużo. Później jeszcze oczywiście błędy Rymaniaka do tego wszystkiego. Tak, błędy Rymaniaka. To, sorry, ale on był tym ostatnim, który mógł zatrzymać. Który zebrał całe negatywy. Tak, ale nie wiem, czy zauważyliście, jak Szymon Drewniak był, Janusz Gol, który był przy tym zawodniku. Szymon chciał podejść, chyba fajnie wyłuskać tą piłkę, a Mateusz Fok, zdaje się, tak fajnie się zabrał i faktycznie tam dziura była 30-40 metrów. Każdy się wracał, a to był taki powrót, że no nie życzę trenerowi każdemu, żeby tak zawodnicy wracali przy pierwszej i przy drugiej bramce. Jeżeli tak będzie z Legią, no to będzie problem, bo Josue faktycznie został uwolniony totalnie, jest gwiazdą zespołu. Każdy, tylko mam wrażenie, że każdy chce piłkę podać Josue, żeby on coś zrobił. Jeżeli by Josue zabrakło, bo jest COVID, są kontuzje, są kartki, to mam nadzieję, że trener Wukowicz ma jakiś plan B, może C, bo na ten moment przy tych zawodnikach, przy ich grze, no trudno coś powiedzieć, że jest jakiś inny sposób. Okej, może Mladenowi się obudzi troszkę, te wrzutki, te. Ktoś inny pójdzie jeden na jeden, ale na ten moment to jest gwiazda, od której zależy praktycznie cała gra Legii. Tak jest. I mówiliśmy tutaj o pauzie Janusza Gola, ale pauzuje za kartki także Mike Nawrocki i to oznacza powrót, tak jak ostatnio do meczowej 18 Artura Jędrzejczyka, to w tym przypadku będzie to powrót także do 11. No i myślę, że tutaj w wyjściowym składzie go zobaczymy na pewno. A dwa, to co mówisz, no te łokcie, ta walka w powietrzu, tutaj będzie Artur niezbędny. Ale też ciężki temat. Lepiej będzie się czuł na pewno. Trudny mecz, ale trudny mecz, wiesz, wracasz po takiej przerwie, po takiej kontuzji i grasz w meczu, gdzie naprawdę... Gdzie dostajesz gościa, który prowokuje. Tak, i ten mecz dużo waży. Waga tego spotkania jest no, dosyć konkretna. Ale myślę, że Artur jest takim zawodnikiem, że... Artur sobie się wyciszył przez poradzi, ten tak, tak, zje, popijek sobie kolką, kolię sobie wypije o drugiej w nocy, zje ciupera i nie będzie problemu. Panowie, Warta Poznań kontra Górnik Zabrze. Bardzo ciekawy ruch transferowy Górnika w tych ostatnich dniach. Dani Paczeko, były zawodnik między innymi Liverpoolu, ale to oczywiście było dawno. Jakieś 3-4 sezony temu grał także w La Lidze w Hetafe. Natomiast ostatni sezon spędzony w Warisie Limassol, a więc klubie, w którym gra Daniel Sikorski, a także Mariusz Stępiński. Pytałem Daniela, jak to wyglądało. Daniel mówi, że oczywiście jako byłego zawodnika Górnika Zabrze pytał kilka dni temu ten transfer, on mu Górnika polecał i mówi, że no nie jest to na pewno, tak jak sam Daniel, typ snajpera, natomiast jest to zawodnik, który może sporo takiej jakości wnieść i w połączeniu z Podolskim i Nowakiem, jeżeli się zaklimatyzuje, bo to będzie klucz dla tego piłkarza, dodać naprawdę sporo takiej piłkarskiej jakości w Górniku. No mam nadzieję, że to jest rozpatrywane ta aklimatyzacja, bo w przypadku trenera Urbana tam jest naprawdę wąziutko, to można z tej ławki zlecieć, no są tak wąskie deski. Natomiast brakuje kogoś, kto rzeczywiście z tym duetem by współpracował. Mówimy tutaj o Josue, ale mam wrażenie, że zabierając Nowaka, zabierając Podolskiego, który też nie jest Benjaminem Batonem i czas nie biegnie do tyłu, wygląda rewelacyjnie, ale to może być coś, co Górnika przede wszystkim ustabilizuje wyżej, tak jak widzimy w tej tabeli 5 kolejek. To jest zespół, który dla mnie jest, no nie wiem, czy Raków oczywiście, no to jest firma. Natomiast nie wiem, czy ktoś tak pozytywnie mnie w tej chwili nie zaskakuje, jak to, co robi trener Jan Urban z dziećmi, które posiada wokół tego taty Łukasza Podolskiego, bo to jest też zadziwiające, jak dużo można zrobić, mając 4-5 chłopaków z drugiej drużyny na ławce. To jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. No i do tego sposób, w jaki gra Nowak z Podolskim, do tego, jak reszta funkcjonuje. No niektóre akcje są takie, że przeciera się telewizor, no bo oczu nie trzeba. No i też ustabilizowało się to z tyłu w ostatnim czasie, bo pamiętam początek 2022 roku, tych błędów nerwowości było sporo, a teraz wygląda to super. Ale masz sporo młodzieży, okiełznać to, ustabilizować, dać temu pieczątkę jaką, no trenerowi Urbanowi się to absolutnie uda i robi to
ze swoim hiszpańskim uśmiechem, tak, to tym bardziej się dobrze Manek dobrze wygląda. Dadok Wiśniewski, tak, bardzo imponuje. W końcu się ustabilizował. Ale wiesz, jego ta fizyczność, te parcie do przodu po odzyskaniu piłki naprawdę robi wrażenie. Gryszkiewicz również dysponuje dobrym podaniem. Janicki solidnie, więc jest ekipa, ale no faktycznie ktoś wypadnie i może być problem. Górnik musi zrobić wynik do 60 minuty. No, takie są niestety widoki. Na tyle się ma Łukasz Podolski mówić. Później jest sięganie po rezerwowy, może być różnie. Ale słuchajcie, no, Górnik ma widoki na czwarte miejsce. Dokładnie. Jak Górnik będzie regularnie punktował, to jest tam w stanie namieszać i takiego pstryczka dać w ucho Lechii Gdańskiej, Radomiakowi. I myślę, że trener Urban może się do tego nie przyzna, ale na pewno gdzieś tam sobie zagląda. No, mając tak dysponowanych chłopaków właśnie jak Nowak, jak Podolski, Krawczyk, powoli też Piotrek fajnie zaczyna wyglądać w tej układance. Kubica jeszcze. Manecha, tak. Krzysiek Kubica bardzo fajnie się rozwija. Dadok jest w życiowej formie. Słuchajcie, i ton temu zespołowi nadają Polacy. Przede wszystkim młodzi Polacy. Dobrze się to ogląda. To też nie jest łatwe. To się dobrze ogląda, to jest płynne, jest jakieś. Jest takie... takie urbanowe, że no, nazwę to brzydko, ale jak kiedyś ktoś powiedział w Zabrzu, że gramy tak słabo, że trener Urban się przestał uśmiechać, kibicuję, że wróciło, bo sprawić, że trener Urban się przestaje uśmiechać, to już naprawdę trzeba wywijać. A te kamienice w Zabrzu są tak rozświetlone tym słońcem spotelowym. Tak jest. Z drugiej strony mamy Wartę Poznań, która mogła być w zdecydowanie lepszej sytuacji, takiej punktowej w tabeli, no bo mamy tak... grę w przewadze jednego zawodnika od 25 minuty w Białymstoku, ostatecznie 1-1 i to ostatnie spotkanie z Termaliką, w którym masz karnego na 1-0 i szósty karny po powrocie do ekstraklasy na siódmego, na 7 został niewykorzystany przez zawodników Warty. Tak, trzeba Roberta pytać, co się robi z takim piłkarzem, który wykazuje niesubordynację. Ja ci mogę powiedzieć, jak się strzela tam, co z zawodnikiem. Ale co by zrobił? Wiadomo, ty tak. No i ty. To już mniej, ale ma zawodnika niewyznaczonego, pcha się na afisz. No czekaj, tam wszyscy nie strzelili. Strzelił tylko Kupczak, a później Igor doskonale wie, jak wygląda taka sytuacja. Facet się dobrze czuje, jest pewny siebie, wie, że chce mieć wpływ, wie, że chce się podpisać. Trudno. Ale to jest już tak, jak bierze trener. Trener fajnie bierze odpowiedzialność i musi ponieść konsekwencje. Fajnie trener powiedział, ani tam nie było. Mamy swój regulamin i wyciągniemy z tego wnioski. Nie wiem, czy ty pamiętasz takie opowieści zawsze, że jedzie Polak gdzieś na testy, jest rzut karny na nim, pokopali go, on nie bierze piłki, wbiega zza pleców Chorwat albo Jugosłowianin, który dopiero się zameldował w klubie, bierze i wali karnego. Chciał być odważny, okazało się, że może to być brzemienny rzut karny w skutkach, natomiast Warta miała swoje dobre i złe momenty. Fajnie to rzeczywiście wygląda momentami, ale nie, wcale nie takie oczywiste, że Warta gra taki już fajny futbol naprawiony i kapitalny. 11-10, niezbyt dobrze w ataku pozycyjnym. Rzut karny strzelony z Radomiakiem, umówmy się, jeżeli ktoś po 45 minutach powiedziałby, że Warta cokolwiek tam uszknie, to jestem też w szoku, że tak to wyszło. Taki zespół nieustabilizowany, jakich mamy chyba w tej tabeli, 6-7 na dole i to jest największy problem Warty. Młody trener z pomysłem. Zobaczymy, jak będzie przy zarządzaniu z kryzysem, bo na razie Warcie szło, głowy były podniesione. Tutaj pierwsza taka rysa, czyli zawodnik niewyznaczony wali karnego. Gdzieś jednak coś... Wiesz, grał na Bernabeu, no to też chłopaka. A nie, to okej, to możesz strzelać, przepraszam. Możesz ładować. To może się wyłamać. Ładuj po trybunach. Istotnym spotkaniem też będzie mecz Śląska-Wrocław z Radomiakiem. Przede wszystkim ze względu na zmianę trenera. No musimy powiedzieć, że ostatnio słabo to wyglądało, jeżeli chodzi o zespół Jacka Magiery. Tak jak widzieliśmy w tej tabeli za 2022 rok, tylko 2 punkty. Od 8 spotkań bez zwycięstwa. No i też mało takiego zęba było w tym zespole, szczególnie w tym ostatnim meczu z Legią Warszawa. Tutaj panowie może, bo kibicowali. Jeszcze raz? Wiecie co, mam wrażenie, że powoli ten Śląsk ma piłkarzy, którzy potrafią grać w dobrym, ciekawym ataku kombinacyjnym. Tylko miałem wrażenie, że atak Śląska musi odbywać się po tym, jak każdy z piłkarzy środka pola dotknie piłkę. Ja nie dostałem jeszcze, no to wycofamy. To jeszcze raz przełożymy stron. Mało konkretów. Do 30 metra gra Śląska w środku pola mogła się podobać. Natomiast ja przyznam szczerze, dawno nie widziałem tak dużego indywidualnego błędu, jak w przypadku ustawienia linii obrony Śląska w 3 czy 4 akcjach. Bo tu prawy obrońca zachował się tak, że ja mam wrażenie, że Igor w przerwie wziąłby prawego obrońca za ucho i powiedział: nie, no chłopie, albo jesteś przed stoperami,
albo no, zastanów się, jak to ma wyglądać. Dwa razy takie złamanie linii, że Legia też nie miała klarownych sytuacji. Ale oprócz podania, że ta bramka, którą stracili, to była jakaś przebitka, że Josua jest troszeczkę na innym poziomie, no to podał, ale... Wiesz co, Igor, tak, ale z drugiej strony, jeżeli cała czwórka jest w linii, to Paweł Wszelek na spalonym i to spalonym czterometrowym. Tylko wiesz co, ja myślę, że jak prawy obrońca był troszeczkę niżej, a Stiglitz widział wszystko, to powinien szybciutko wracać. Wiesz co, no, bo jak masz piłkę tutaj i jesteś prawym obrońcą, to tak nie do końca obserwujesz, co jest z lewej strony. Ja bym bardziej upierał się, że ale środek... widzisz stoperów? Ja bym nie rozgrzeszał bocznego obrońcę za to, że nie umie funkcjonować. Ale na pewno nie był, wiesz, winnym. Ja myślę, że... To ja to odbieram trochę inaczej. Ja myślę, że też Śląsk czeka na Exposito, żeby wrócił. Bo nie ma zawodnika, który strzela bramki. Na ten moment... Od 6 meczów bez gola. Tylko Exposito był wszędzie, tylko nie w polu karnym, mam wrażenie. On schodził do autów, wybierał... Znaczy, on później się już znudził tym, że siedzi w polu karnym i piłki nie lądują. No, ale on był do rozgrywania autów, patrzyłem, kto jest w polu karnym, to nawet przy tym dośrodkowaniu, to tam jest lej po bombie, nie ma nikogo. Dla mnie jednak kluczowe były te błędy w ustawieniu, bo to był mecz, umówmy się, jeżeli to był mecz na zwycięstwo, no to nie, to był mecz na 0-0 i taki nawet nie pomyśl walki. Na przetrwanie. Do 90 do bazy wykąpać się, zapomnijmy o tym jak najszybciej. A tu indywidualny błąd dla mnie w ustawieniu jednak zaważył na losach tego spotkania. Fakt, że Josue, trzeba to dojrzeć, trzeba być geniuszem, trzeba wbiec tak jak Paweł Wszołek. Śląsk był troszkę wolny, troszkę powoli budował, ale były momenty, w którym ten Śląsk potrafił w środku pola przyspieszyć, szybko zmienić stronę, tylko do 30 metra. Exposito. Nie wiem, czy on był w ogóle, trzeba by sprawdzić jeszcze raz, no bo nie wiem, czy Bartek się zgodzi, oglądaliśmy ten sam mecz, ale ja raz wymieniłem Exposito przy czytaniu składów chyba. Nie wiem, Mielcarowi zostawiłem, żeby oceniał napastnika. Mielcar lepiej mówi po hiszpańsku. Tak, potem do napastnik, wiesz, ja nie oceniam napastników, jak nie byłem nigdy, nie? Słuchajcie, no sprawa jest taka, że Piotr Tworek moim zdaniem jest fajnym gościem, jeśli chodzi o taką atmosferę, budowanie mentalu, dobry spirit i chyba Śląsk tego teraz potrzebuje. Takiego faceta, który przyjdzie, panowie, reset. Zapominamy o tym, co było, jakaś dobra energia, wigor, może to pozwoli jakoś tym chłopakom wyglądać lepiej. Bo myślę, że Krzyśka Mączyńskiego stać na lepszą grę. Robert Pik to nie samo. Nie wiem, jak Patrick Olsen. To jest to nazwisko. Tak. Ale brakuje brakuje lidera, takiego gościa, który by wziął piłkę i dać tak jak Josue w Legii, że nie masz, jak masz problem, nie masz możliwości, daj mi, ja coś zrobię. Tylko nie ma w polskiej lidze wielu takich graczy. Śląsk dla mnie bazował na tym, że był monolitem, że był bardzo dobrze wybiegany, że świetnie presował, że umiał wyprowadzić piłkę pod pressingiem. Krzysiek Mączyński też nie jest takim piłkarzem, który ci ogra dwóch ludzi dla piłki. Nie. To jest zadaniowiec, który naprawdę ma fajny wpływ na agresję tego zespołu. Natomiast gdzieś zginęło mi to, co mi się w Śląsku bardzo podobało, że oni potrafili przyjąć rywala u siebie, bardzo szybko go ominąć i przyspieszyć akcję pod polem karnym. Wszystko fajnie, oprócz przyspieszyć akcję pod polem Robert, karnym. Robert, ale jak mówimy o środku pola Śląska-Wrocław, tak, to zwróć uwagę, że po odejściu Praszelika to oni tak naprawdę nie mają dziesiątki, ale też nie mają takiej szóstki z prawdziwego zdarzenia. To może być problem, bo jak zerkniesz na tych zawodników, to masz samych zawodników o takim profilu zawodnika na pozycję numer 8. Coś w tym jest, te skrzydła miały być odpowiedzią na to, na te dziesiątki, na ofensywę, ale ten zespół nie będzie wyglądał lepiej, jeśli indywidualnie ci gracze będą wyglądać tak słabo, jak wyglądali. To był Śląsk bardzo mało wyrazisty. No nie wiem, co tu więcej powiedzieć. No, szkoda na pewno Jacka Magiery, bo kilku młodych piłkarzy nam Jacek pokazał, ale bezcelnego strzału na Łazienkowskiej, wiem, że to źle zabrzmi, ale tu w Warszawie ostatnio nie grało się ciężko nikomu. I chyba będzie taki powrót bardziej do futbolu lawiczki, tak mi się wydaje, do bardziej pragmatycznego, takiego efektywnego futbolu. No bo Jacek Magiera miał świetne wejście, tak ożywił ten zespół. Świetnie, trochę, tak. W cudzysłowie taki happy futbol się pojawił, tak dużo radości z gry. Nowe ustawienie. A teraz jakby trzeba no właśnie troszkę na nowo coś wymyślić, tego Śląska. No, to już duży reset i... Personalnie to nie jest ciągle, to nie jest kulawy zespół na pewno. A to nie jest zespół do spadku. No, z drugiej strony mamy Radomiaka, który przede wszystkim to, co może nas zaskakiwać, po czym widzieliśmy w rundzie jesiennej, a więc defensywa. Tę defensywę musi Radomiak poprawić, aż 9 goli straconych w 2022 roku, najwięcej ze wszystkich zespołów. No a pamiętajmy, jednak to była druga najlepsza defensywa rundy jesiennej. I to są ci sami ludzie. Ludzie, to jest ten sam bramkarz. No trochę w środku pola nam brakuje, bo tam się pozmieniało. Nascimento wrócił, ale nie ma tego Caputa, który tam czyścił tym takim dużym wachlarzem, prawda? Wszystko, a Nascimento pauzuje za kartki w tym meczu, jak dobrze pamiętam. A to nie wiem, nie sprawdziłem. Znowu go zabraknie? Tak. A to trener Masik
kogoś tam sobie dołoży, no. Wybrnął. Na sobie poradzi. Nie, wybrnął bardzo. Jest Karol Angielski, nie wiem co z Mauridesem, czy on przypomni sobie taką dobrą jesień, jaką miał, nie? Bo ten przód też nie jest taki efektywny, jaki był do tej pory wcześniej, no. Ale to chyba bierze się z tej ale to Beniaminek też ma prawo do chwili słabości, no. Nie wiem, czy oni nie grali ponad stan troszkę. Patrzmy na to, z kim grał Radomiak. To było to łatwe mecze, to na pewno nie były, ale trochę też nie farta po stronie drużyny z Radomia. To jest ciągle zespół jakiś, który pokazuje nam kilku ciekawych zawodników. No i 0-4 to jednak tam gdzieś boli, także tak. Zobaczymy, jaka będzie reakcja na to, no, jak oni się podniosą, bo to jednak jest taki przykry wynik przywieziony ze Szczecina. Gdzie ale nie chyba skalkulowane to było, że jeszcze z Pogonią to jeszcze to nie jest, wiesz, duży problem, jak przegrywa z Wartą, jak przegrywa z Termaliką, no to jeszcze jest, to już jest jakiś większy problem. Tylko pewnie chodzi o rozmiar, tak? Tutaj. No ale tak wynik tutaj, wysoki, tak, no, tak. Wysoki tak, wynika. Później trochę można podokuczać tam. Z każdej strony. No, ale ja myślę, że trener Banasik jest naprawdę bardzo takim odpowiedzialnym człowiekiem i znającym ten zespół jak mało kto. Także oni wrócą. Oni wrócą jeszcze do dobrego futbolu. No też bezcelnego strzału w Szczecinie. Tu mówimy o Śląsku. Tam 4 próby pokonania bramkarza Szczecina bezcelnej próby, a Pogoń sobie troszkę poużywała. Mamy, panowie, nowego lidera, właśnie Pogoń, która udaje się tym razem do Krakowa na mecz z Krakowią. Z Krakowią taką, powiedziałbym, trochę bez zęba. Jak używaliśmy tego określenia w stosunku do wielu dzisiaj zespołów, to myślę, że Krakowia szczególnie w ostatnich spotkaniach po takim dobrym początku nas rozczarowała, bo wydawało się, że to będzie naprawdę zespół, który no, może włączy się nawet do walki o 4. miejsce. No, zgadza się, bardzo fajnie zaczęli, potem no teraz zadyszka, bo u siebie przegrali z Termaliką 1-2, teraz w Zabrzu 0-3 i ta porażka była zdecydowana, tam była chyba jeszcze bramka po minimalnym spalonym, ale no, tak na dobrą sprawę w przeciągu całego meczu to niewiele mieli do powiedzenia, więc sam jestem ciekawy. Pogoń rozbiła Radomiak bez dwóch zdań. Odżyła po tej porażce z Lechem Poznań, co jest bardzo ważne, bo jak przegrywasz u siebie 0-3 z pretendentem do tytułu, to musisz dobrze zareagować. A reakcja była bardzo pozytywna, jak to mówił trener Kasperczak, więc może być dobry mecz, bo tak myślę, że Pogoń będzie atakowała pozycyjnym, właśnie tym konstruowała te akcje, a Krakowia liczy na solidną obronę i wyjście na szybkim atakiem. A to ma bardzo fajne. Zgadzam się z Igorem, chciałem to właśnie Krakowczy powiedzieć. Myszor. Absolutnie. Coś, co pokazała przeciwko bardzo mocnym drużynom, to może być fajna broń Krakowi. To może być mecz, który po prostu dla Krakowi jest wygodny. Bo do ataku szybkiego jeszcze 3 tygodnie temu, 2, wychodzili naprawdę kapitalnie, dwoma. Z Lechią choćby. Tak. I to niestety Lechia to był ostatni mecz, w którym tak wyraźnie dobrze to widzieliśmy. To byliśmy czarowani Krakowią. Później, tak? mimo że mecz z Jagiellonią, no, dominowała Krakowia. Dużo więcej strzelała, to gdzieś tam później i tych strzałów celnych, i tych szybkich ataków było mniej, a to może być mecz, w którym pasy mogą powrócić do tego swojego fajnego scenariusza. Ja wam powiem, że jestem strasznie ciekaw, jak Kosta Runjajić ustawi zespół, no bo dużo zmian zrobił, praktycznie cały przód wymienił. Wszystkie? Prawda, na mecz celny. Jakim, tak, i tak, bardzo fajnie zagrał Kamil Drygas, Fornaczyk mi się podobał, taki entuzjazm na skrzydle, 3 żółte kartki i złapał przeciwnik poprzez tam, nie wiem, jego taką śmiałość, prawda, przebojowość. Są inni, którzy nie zagrali, wraca Grosik do wyjściowej jedenastki. No na Radomiak to chyba było, nie wiem czy oczywiste, myślę, że ty to przewidziałeś, ale ty masz takie, że co? Bardzo, wiesz, bystre myślenie, że potrafisz doprowadzić do tego, jak trener ustawi skład. I tam była fizyczność, bo zagrali z Parzyszkiem, prawda, z Drygasem, tak. Więc przyszły centymetry i z Radomiakiem można się troszkę bić. A może teraz z Krakowią będą chcieli grać taką bardziej kreatywną piłę i siedzieć na połowie Krakowi? Chyba muszą, bo patrząc na to, gdzie problemy ma Krakowia, to tam, gdzie coś się dzieje w bocznych strefach, tamtędy się możesz wpakować. W środku Krakowia z Lechią bardzo dużo odbiorów. Z tego zaczyna się groźna Krakowia. A tak jak Bartek mówi, Pogoń naprawdę umie przesunąć akcenty na dobrą sprawę, gdzie chce. Przez te zmiany to może być, to była troszkę inna Pogoń niż widzieliśmy wcześniej. Tak, ale te wnioski fajne wyciągnięte też po Lechu. Ja jestem ciekaw, czy zagra Biczewcian, bo w tym meczu więcej akurat niż 22 minuty. Myślisz? Bo zagrał nie był w pierwszym składzie, ale to był taki, powiedzmy, co najwyżej solidny. Tak. Średni występ. Choć było widać jego angaż w grę. To mi się podobało, że on się pokazywał. Tak, ale każdy jest przyzwyczajony do, że robi szum, robi liczby. Że strzela bramki z 40 metrów, a tutaj widzimy zawodnika, który z przeciwnikiem teoretycznie słabszym
no trochę tak go nie ma. Wraca właśnie Grosik, może Kowalczyk, Drygas właśnie, co powiedziałeś, Bartek, super mecz. Nie tylko, że strzelił... A taki w rezerwie już długo Kamil był, od września, to jest jego pierwszy mecz w pierwszym składzie. Szacunek, że wszedł, gdzie, tak? Ale to jest taka poziom. Osoba, gdzie właśnie chyba nie narzeka. Ja wam powiem, że takiego faceta mieć w drużynie to chyba... Każdy. Tak. To jest facet, który zagra ci na stoperach. Jakby zastanawialiśmy się, kto na stoperze. Że lewa noga, dajesz Kamila na stoperze i on wreszcie w pozostałych zespołach polskiej ligi może oprócz tego top 3, on gra i na stoperze, i na szóstce. Do tego facet ma tak otwartą głowę, że czekam sobie spokojnie, wiem, że jestem potrzebny, wchodzę i daję z siebie maksa. To wcale nie było takie oczywiste w kontekście Lecha, pamiętacie? Mm-hmm. Że były zawirowania. Tu mieć takiego Drygasa na ławce, użyć go kiedy chcesz, no to jest jak w szeregu. No, nie zawaham się go, mam smoczycę, nie zawaham się jej użyć. No to Kamilem jest podobne. Przepraszam, Kamil, że takie porównanie. No to jest kapitalne podejście gościa do swojej roboty. Kraków, panowie, będzie decydował w tej kolejce o układzie czuba tabeli, dlatego że tam udaje się także Lech Poznań. Lech Poznań po porażce z Rakowem Częstochowa, no i musi na ten mecz z Wisłą gdzieś sobie to wszystko poukładać Maciej Skorża, bo no, nie wyglądało to dobrze z Rakowem i przede wszystkim Lech postawił się sam w takiej sytuacji, że teraz każdy punkt, każdy mecz waży. Na pewno z takiego taktycznego punktu widzenia będzie łatwiej Lechowi w Krakowie niż z Rakowem, bo Raków ma inne ustawienie, świetnie napada, zakłada pressing. Widzieliśmy, jak Lech się męczył, jak chciał wyprowadzić piłkę. W zasadzie to jedyna opcja była piłka do Salamona i przerzut, prawda? Tak bo gdzieś do 30 minuty. Nie było Amarala, później Isaka. Troszkę się, tak, wygaszone te gwiazdy Lecha Poznań. To może być konkurencyjny mecz. Mam takie wrażenie, że to może być konkurencyjny mecz, bo mam wrażenie, że trener Brzęczek powoli się dogaduje coraz fajniej z zespołem. Że Wisła grająca w Lechii już miała jakąś taką, powiedzmy, ugruntowaną strukturę zespołu. Że Poletanowicz, ten środek, wyglądał bardziej przekonująco. Bardzo fajną zmianę dał Hiszpan Luis Hernandez. Tak, takie przebojowe wejście. Może on zagra od początku. Ondraszek jest... Nie wiem, jak daleko od gola. Czy jeden strzał, czy pięć. Nie potrafię tego doprecyzować, czy się ale dochodzi czy do nie, sytuacji. Ale jeśli ma płacone z kilometra, to zarabia dużo pieniędzy. No to jest niesamowicie dużo pracujący napastnik. Ja ciągle widzę u niego wysiłek, a kiedyś jak był tutaj, to widziałem u niego więcej ludu troszkę. To jest taki napięty, że ja boję się, że mu coś pęknie. Tak. Ale on umie sytuację, bo każdy na niego liczy, każdy wymaga właśnie. Słuchaj, no po to się facet ściągamy. Jest kłopot, to nie ściągamy jakiegoś Janka z czwartej ligi, tylko ściągamy Ondraszka, który ma coś dołożyć. Janka Klimenta z czwartej ligi. Ale zgadzam się z Bartkiem, bo ta Wisła była już lepsza. To jest... Ja wiem, że liczby może wszystkiego... Bardzo fajne, nie wszystkich przekonamy. Ale liczby już o tym mówią. Jeżeli Wisła wcześniej strzela 4 razy na bramkę, 3, no to tu już 8-5 z Lechią, która lubi zdominować, nie pozwala pobawić się futbolówką. Fajnie i walka do końca. To za to trzeba Wisłę absolutnie pochwalić. Jeśli szukać światełka w tunelu, to szukajmy tak. Po meczu w Gdańsku. Absolutnie. I masz 0-1 w Gdańsku, tak Lech jest. Nie dogonił, a Wisła dogoniła. Tak. Tak, to jest bardzo ważne, że właśnie, że odżywa, że wierzy cały czas, że można wyrwać jakiś punkt, a tutaj, jeżeli chodzi o Lecha, to o ile Pogoń po porażce z Lechem grała u siebie z Radomiakiem i fajnie ta reakcja była bardzo pozytywna, to Lech gra na wyjeździe z Wisłą, która właśnie troszkę już się budzi, troszkę odżyła i to może być problem. Przegrywasz u siebie, jedziesz na wyjazd, najgorsza kombinacja, jaka może być, bo Wisła może się napiąć, Lech będzie już pod taką presją, gdzie cały czas myśli, że aha, Raków wygra, Pogoń wygra i może ta różnica być coraz większa, więc tutaj duży wpływ będzie miał mental, czy Lech wytrzyma te obciążenie. Ale Lech może być na reklamie rollercoastera, ja to mam wrażenie, że za 2 tygodnie to przeżywamy. Nie, no Lech super rezerwowi, drugi mecz, no nie zawsze szczęśliwe wybory. Jest jeden zespół, który robi to po cichu, to jest Raków. Gdzie się nie zastanawiamy, czy coś się wznosi, czy coś opada, co może być problemem w męskich sportach. No tutaj to jest stabilizacja. W przypadku Lecha troszkę tej stabilizacji brakuje. I będąc kibicem Lecha, naprawdę można walnąć na zawał. To jest od zachwytu do niesamowitej frustracji bardzo, bardzo blisko. I to się dzieje co tydzień. Zobaczcie, że my nie mamy 4 spotkań. Spacer. Nawet niech to będzie 1-0 po słabszej grze. Nie. Albo oczekujemy na fajerwerki, albo niestety są łamane nosy. I to był chyba ten mecz Lecha. Ja już w sumie zapomniałem. To był mecz Lecha, gdzie tylko chyba Kownacki strzelił, to miał sytuację taką stuprocentową. Kownacki, jedną. Tak. Czy była jakaś druga, trzecia? Był przyjęciem piłki. Kamiński. Ale Kamiński to z dystansu. No też nie mówmy, że to była stuprocentowa sytuacja. Zawsze te 3-4 sytuacje były tutaj. Wiadomo, trzeba docenić obronę Rakowa. Ale tych sytuacji u siebie grając nie było tak dużo. A to jest ewenementem też. Ale wiecie, czego mi zabrakło? Bo tak,
Kuba Kamiński dokłada, prawda? Amaral się stara, zawsze tych 20-30 sprintów zrobi, jak jest zmęczony, to podnosi rękę, trener skorzego zmienia. A prawe skrzydło? Bo mnie na przykład Welde nie przekonuje. Brawo. Bardzo dobrze z niej cieszą. Tak, gra, oczywiście gra, bo kosztował dużo. Balua grał, też słaba zmiana. Bo kosztował dużo. A ja bym grał z Kurasiem. Ja bym chciał zobaczyć Michała z Kurasia od początku. W młodzieżówce daje radę. Nie wiem, czy to wybrzmiało. Jest gotów umierać. Jeszcze raz. Brawo. Jak mówił mój serbski przyjaciel. Czy się wychyliłem, czy nie? Bardzo dobrze. Zgadzam się w 100%. Wielkie oczekiwania. Welde słabo. Z tamtej strony nie dzieje się nic. Balua no, ma potencjał olbrzymi, bo pokazał, że wcześniej, że naprawdę to jest chłopak, który i ma dribbling, i ma szybkość, i te jeden na jeden pojedynki umie w to. A tutaj no, ta jedna akcja, co właśnie miał, co tak fajnie chyba od bramkarza była akcja Lecha, gdzie strzelał Kownacki, to przyjął, odwrócił się, ale to jest jedna sytuacja na wejście, to jednak za mało jest na ten moment. Panowie, to tym płynnym akcentem, porównaniem meczu Lecha z Rakowem, przejdziemy sobie do meczu Rakowa, a więc meczu ze Stalą Mielec. Meczu, myślę, który tutaj powinien być w miarę spokojnie pod kontrolą Rakowa Częstochowa. Też zwróćmy uwagę, jak ten Raków rozegrał to spotkanie, bo dużo tutaj mówiliśmy o słabościach Lecha Poznań, ale Marek Papszun wygrał to spotkanie i myślę, to był też trochę taki pojedynek trenerów, ten środek bardzo mocny Lecha, bo dzisiaj pewnie bym zapytał was o najmocniejszy środek pola w lidze, to nie wiem, czy Raków, każdy z was nie odpowie Lech. Natomiast ten Raków był, nie, no Legia, zdominował bardzo Lecha w tym spotkaniu. A pamiętacie mecz z Radomiakiem? Zastanawialiśmy się, jak Raków ten mecz rozstrzygnie, gdzie zdominowanie środka pola. To, tam są nazwiska, które, na których co tydzień nie ma ochów i achów. Ale w tej maszynie Marka Papszuna to są tak ważne ogniwa, że to jest coś niesamowitego. To jest środek pola, który nie tylko potrafi napsuć komuś krwi, ale świetnie zmienić kierunek ataku. A z tego tym żyje Raków. Mam wrażenie, że tu jest mecz głodny z najedzonym. Stal jest nieco najedzona, uspokojona. Tam oprócz indywidualnych jakichś, no to o co walczymy? Są problemy w klubie, jest okej, ale zrobiliśmy i tak ponad stan. Takie są fakty. Natomiast przyjeżdża zespół, który no, wlazł na ten najwyższy poziom, absolutnie nie zamierza schodzić ani stopnia w dół. Robi to spokojnie, robi to w sposób wyrachowany i robi to przede wszystkim skutecznie, czego nie możemy powiedzieć o dwóch rywalach do mistrzostwa, o których tutaj tyle rozmawialiśmy, o Pogoni i o Lechu Poznań. I tak. Też to było tyle ważny mecz, że zobaczcie, teraz dzięki temu zwycięstwu Raków Częstochowa ma lepszy bezpośredni bilans meczów z Rakowem Częstochowa. W pierwszym spotkaniu z Pogonią było 0-0, teraz będzie decydował kolejny mecz, ale to może być bardzo istotne przy tym ścisku, jaki mamy, tak? To może być decydujące. Znaczy Marek Papszun to pewnie się uśmiecha, jak widzi, że jego rywal stara się włączyć mu rozegranie, czyli środkowych pomocników, to Marek Papszun mówi, dobra, to Tudor mi zagra przez dwie linie. To nie Wulis wyjdzie wyżej i z Arseniciem zrobi rozegranie. To Wahadłowy podejdzie pod rozegranie. Tam zawsze jest opcja minięcia tego takiego punktowego pressingu. I tak się zastanawiam, bo gdzie nie pojadę, czy do Szczecina, czy na przykład do Poznania, to wszyscy mówią, dobra, spokojnie, przegraliśmy mecz, ale najważniejsze są te mecze z tymi teoretycznie słabszymi. I w przypadku Rakowa, jakoś, nie wiem, nie mam obaw, że tak. Marek Papszun te mecze wygra. Dokładnie, a tam zdarzają się potknięcia. Bardzo solidny zespół. Pracujący, biegający i grający. Przecież ta akcja, co Patryk Kun zmienił stronę. Przepraszam, Patryk grał na lewej. Na lewej, ale też na prawej. Czekaj, sprawdzimy. Ale zmieniają się stronami. Tak. Tylko jak wraca do domu. Wiesz, jak wraca do domu samochodem, też po prawej. Jak się mijają na autostradzie. Tak jest, zrobił przeszedł to był do Tudora. I przyjęcie Tudora to było po prostu podręcznikowe. Jak trzeba przyjmować, jak prawy obrońca powinien to robić. I wrzutka, gdzie był... Ktoś może powiedzieć, że ten Pereira troszkę przysnął, ale była na tyle dobra wrzutka, gdzie ten Iwi Lopez wszedł, zamknął mecz. O, dzięki go, bo Iwi zapomniałem. To, co mówi Marek Papszun. Wydawało się, że Marek też czasem o nim zapominał. Tak. On wrócił Iwi. Tak. I jak gra Iwi, to nie jeden się zdziwi o takie... Albo się dziwi, że tak można grać. Ryby sobie wymyśliłem teraz. I dla formalności musimy też powiedzieć, że nie zagra w tym spotkaniu Tomasz Petraszek. Pewnie wróci do składu Rundić i w ten sposób będzie gdzieś poukładana ta defensywa. Ja natomiast dał dobrą zmianę, ale powiem wam, że jeżeli chodzi o defensywę... ciągle radził, zobaczcie, to jest dla mnie odpowiedź na to, jak pracuje pan trener Marek Papszun. A rekinem jest Andrzej Niewulis.
Reginem Andrzej Niewulis i też wyróżnił byłem za to spotkania w Zenicie. Maszyna? To jest największy gladiator tej ligi. Miałem przyjemność rozmawiać z Andrzejem po meczu z Rubinem Kazań i mówię: Andrzej, słuchaj, gdy, jak ty byłeś u mnie w Dolkanie, nie grałeś, to, że ja cię spotkam tutaj, to ty pisząc książkę, w jaki sposób dzięki charakterowi ciężkiej pracy można gdzieś dojść, na przykład do meczu z Rubinem Kazem, no to ty jesteś gościem na okładce. To jest naprawdę ewenement, coś niesamowitego, bo to jest charakter i ciężka praca. Ale ty masz tę pompkę. Proszę? Pompkę masz. A dlaczego motywacja u ciebie nie grał? Nie mogę ci powiedzieć wszystkiego teraz. Nie, to jest sensacja za złe prowadzenie się. Andrzej żartuje oczywiście. Wiesz co, ja miałem Klepczarka Cichockiego, który dobrze gra w Radomiaku, na tamten czas też. Mhm. Wtedy gdybyś nawet ty był u mnie, to tym bardziej. Czekaj. Jako piąty. Zostawmy pomidor. Panowie, to na koniec dwa spotkania. Jedno spotkanie, które może być istotne, jeżeli chodzi o czwarte miejsce, a więc Piast kontra Lechia Gdańsk. Piast cały czas liczy na to, szczególnie zawodnicy, że uda się o te puchary powalczyć, ewentualnie oczywiście, bo to zależy jeszcze od tego, jak będzie wyglądał finał Pucharu Polski. Natomiast Piast gra u siebie, a tak jak mówiliśmy przed tygodniem, Piast u siebie grać nie lubi ze względu na murawę. A my nie lubimy oglądać Piasta u siebie, a szczególności jego a na murawy. Wyjeździe też ten mecz z Zagłębiem Lubin. No właśnie, ci, te nie ostatnie wiem, czy mecze i Lechia i Piasta bardzo, bardzo średnie, takie dla widza, no niezbyt do oglądania przyjemne, więc zespoły, które mają ugruntowaną pozycję, spadek raczej no, nie grozi, Lechia walczy na jedzeni, tak jak Stal Mielec. No, nie wiem, no Sisej będzie miał problem, żeby nam się rozpędzić. Tak. Durmusz też z tymi przekładankami tak musi uważać. Wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest takie boisko, gdzie nie trzeba przekładać, tylko kopnąć piłkę, prosto kępy zrobią robotę, wiesz, ze zwodem. Żebyś dogonił. Czyli tylko tak, na Zwolaka zagra Łukasz Zwoliński, Flavio za plecami. Który, jeśli chwalić kogoś w Lechii, to tak, Łukasz tak wygląda naprawdę super. A Jagiellonia Wisła Płock, tam myślicie, że Wisła dalej pociągnie taką dobrą dyspozycję z tego spotkania z Górnikiem Łęczna i Szwoch i Wolski zdecydują o wyniku meczu? Wiesz co, no, ktoś powiedział kiedyś, że Wisła bez Wolskiego to jest Wisła słabsza, a bez Szwocha to jest Wisła, który nie da się oglądać. Wisła ze Szwochem i z Wolskim to jest w końcu zespół, który dostarcza przyjemności. Co do Jagiellonii, ja czekam na pokazanie kolejnych młodych graczy, których trener Nowak gdzieś tam już powolutku wprowadza do pierwszej drużyny, bo to chyba też są też dwa zespoły dość spokojne, które nic nie muszą udowadniać. Natomiast mam wrażenie, że chciałbym bardzo, mówię życzeniowo, żeby Wolskiemu i Szwochowi dalej się chciało, bo to, co żeby wyprawia, chciało się chcieć. Tak jest, bo to, co Wolski wyprawia w duecie ze Szwochem, reszta się dostosowała. Nie wiedziałem, że to powiem w ostatnich latach, ale chętnie obejrzę mecz Wisły-Płock z Wolskim i ze Szwochem na boisku. Ale powiem, i Michał Pazdan jeszcze będzie. Tak jest. Bo tak mówisz o spokoju, ale Jagiellonia to jeszcze może się włączyć do tej, w cudzysłowie, walki o spadek. Mamy 30 punktów, 11 pozycję. Zostało dużo spotkań, pewnie. Oczywiście, to wiesz, a kadra jest bardzo wąska. Ale jeszcze chciałbym właśnie tutaj się włączyć do dyskusji o Szwochu. Mhm. Ta pierwsza bramka, przepraszam, druga bramka, co strzelił Wolski, to kto odebrał piłkę, jak Gravesen, Tefting czy Claude Makelele za najlepszych czasów. Albo jak Jacek Góralski. Co najmniej. Grałem z Mateuszem i nie podejrzewałem go, że umie zrobić taki wysiłek, żeby odebrać tak czyściutko, jeszcze pójść za akcją, bo to jest ważne. Odebrał, nie stał i patrzył, jak Wolski tam robi. Piczak Sian to zrobił w 20 minutach. Tylko mimo wszystko poszedł z akcją. Czyli no szkoda, że akurat teraz po zwolnieniu trenera, prawda, bo zawsze to tak... Taki absmak jest. Taki dokładnie, tak. Średnio się na to patrzy, że aha, i się zastanawia człowiek, czy wcześniej tego no, nie mogli robić. No. Albo Górnik Łęczna w tamtym meczu był na takim, powiedzmy, słabszym poziomie, domu, że na to pozwolił, prawda? I kolejny mecz oczywiście już z nowym szkoleniowcem, a więc Pawolem Stano. Przypomnijmy sobie jeszcze raz zestaw par tej kolejki, kto z kim będzie się mierzył. Pan Bartek leci do Łęcznej. Coś jeszcze? Górnik Łęczna, Legia Warszawa. Wystarczy. Okay. A pan Robert? Lecisz, w sensie szybko jedziesz. A ja nie, mam imprezę rodzinną. A będziecie oglądać jakiś mecz? Tak, zawsze na osiemnastkach córki oglądamy mecze. I to się chwali. Dziękuję. Proszę. No dobrze, to klasyczne pytanie. Gdzie udaje się z Nicz Pruszków? Z Nicz Pruszków zdobywa szczyty, godzina... W co się w Zakopcu sparing? Słuchajcie, żarty się skończyły. Godzina 12 albo 12.30. Stadion w Chorzowie, w Pruszkowie. Mecz z Chojniczanką. Trener Kafarski? Prawdopodobnie tak. Musisz tam być. Jest.
Igor Lewczuk, dziękuję bardzo. Robert Podoliński, dziękuję. Bartek Gleń, dziękuję. Adam Sławiński, dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy także na naszą kolejną pozycję, bo już o godzinie 15 magazyn pierwszej ligi. Dzięki wielkie.